Jedzie dwóch gości kuszetką. Jeden śpi na dole, drugi śpi na górze. I nagle ten na dole czuje, że coś zaczyna na niego kapać. Sprawdza, wącha i gówno. I krzyczy. Przepraszam, panie, pan się obudzi, pan się zesra. A ten u góry do niego... Nie śpię. Leżymy na macie. Dobra, to tak. Trzech gości na osiedlu wychodzi sobie do dealera, bo chcieli coś zajarać, nie? Idą. Siema, cześć, zbijmy pionę. Tak do kamery, tak. Siema, nie? I dealer im mówi, no że kurde, no nie pomogę wam dzisiaj, skończyło się jaranie, a oni tacy smutni, no myślą, no to jak, no weź coś ogarnij, na pewno coś ogarnij. On mówi, no dobra, znamy się tyle, to zaprowadzę was do gościa w ramach takiej znajomości, do gościa, który tyle jara, że pierdzi baką. No to oni się tak zmieszali, kurwa, trzech ich było i tak myślą, kurwa, no dobra, no to pójdziemy, bo gościa znają, to pójdziemy. Idą. Doszli na miejsce, patrzą, rzeczywiście, gość, kurwa, z jaru, z dredy, płonie wszystko. No i kurwa, okej. No i wchodzi pierwszy do pokoju, zamyka za sobą drzwi, nabija gościowi rurę w dupę, targa bucha, wychodzi i tak. No to już kurwa, drugi myśli, kurwa, zajebiście. Wchodzi drugi, już taki już mniej zmieszany, nabija chłopowi rurę w dupę, targa bucha i wychodzi, śmieje, płacze. No to wchodzi trzeci, już w ogóle nie zmieszany, nabija gościowi rurę w dupę, targa bucha, wychodzi i taki smutny. A oni się pytają, no kurde, co jest? Mów nam, co jest? A gość, kometa poleciała. Było już. Pierwszy lepszy kawał, dowcip, suchar Karola, który przychodzi ci na myśl, to... Rewelacyjny kawał, ale nie wiem, czy on kogoś rozśmieszy. Zaczynam. Ja nie wiem, czy jestem wystarczająco śmieszny. A to przychodzi Rysiu. To znaczy przychodzi. Nie z klanu. Totalnie inny Rysiu. Skrajnie inny. O innych upodobaniach. Rysiu, nie. Bez podtekstu. Rysiu jedzie tramwajem, nagle patrzy, zakonnica taka fajna. Obcina tą zakonnicę. Kurczę, fajna. Rysiu lubi kobietom podogadzać, to podchodzi, podkręca, bajeruje. Zakonnica nic. Wysiada na następnym przystanku. To Rysiu tak się zastanawia, co tu dalej zrobić. Po czym tramwajarz nagle mówi do niego, ty Rysiu, weź tutaj coś ci przekażę. Znajomy tramwajarz, to znaczy. Mówi, wiesz co, znam tą zakonnicę i ona co wieczór na cmentarzu modli się o godzinie 24 o samej północy. Klęka i się modli. Wiem to na pewno z potwierdzonego źródła. Rysiu zaciekawiony tą informacją mówi, no dobrze, ciekawie. Wraca do domu, smaruje się maścią fluoryzującą. Cały się wypindrza, jak to się mówi, dokleja sobie bródkę i w ogóle sytuacja jest interesująca. No to już się wystylizował na tak zwanego Boga i pędzi na ten cmentarz. Godzina 12, Rysiu przebrany za Boga, patrzy, zakonnica siedzi. Wszystko wesoło, ciekawie, zakonnica jest. Modli się, nagle Rysiu objawia się, wychodzi z cienia, z mroku i mówi, to ja, Bóg, teraz będziesz tutaj uprawiała ze mną seks. Zakonnica, Boże, w końcu do mnie przyszedłeś. No dobrze, zróbmy to w takim razie tu i teraz. Sytuacja trwa, wszystko jest wesoło, Rysiu już daje radę. Zaznaczmy jeszcze, że zakonnica zgodziła się tylko na seks analny. Sytuacja trwa, po czym już po całym stosunku Rysiu zrzuca szaty i mówi, haha, żartowałem, to ja, Rysiu. A zakonnica zrzuca szaty i mówi, haha, żartowałem, to ja, tramwajarz. Przychodzi Grzyb Maślak na kurs nauki jazdy pralką. Instruktor mówi do niego, proszę, zapraszam do bębna, wsiada pan. No i ten Grzyb wsiada też ten instruktor i mówi, proszę, jedyneczka, sprzęgło, jedyneczka, ruszamy. A ten Maślak tak patrzy na tego instruktora. Panie, przecież to automat. Gościu ze skarbówki, kontroler, bardzo chciał dojechać, złapać na nieuczciwości rabina w synagodze.
No to poszedł do tej synagogi, do tego rabina, ten kontroler i mówi: ty rabina, jak tutaj jecie ten chleb tej synagodze do tych swoich obrzędów, to jak wam zostają okruszki, to wy co wy z tym robicie? No rabin, cwana bestia, mówi: no to zbieramy okruszek do okruszka i tak zbieramy, a jak się uzbiera cały worek, to po roku wysyłamy do piekarni i oni nam przysyłają nowy chleb. No to ten kontroler, proszę, ja ciebie, taki trochę niepocieszony, ale mówi: no to ja inaczej go ugryzę. Mówi: a jak te świece tutaj palicie, no to co robicie? No to jak palą, jak się nie dopalą, to zbieramy te resztki tych świec, proszę ja ciebie, okruszek do okruszka, jak się uzbiera cały worek, to wysyłamy do producenta świec i on nam, proszę ja ciebie, raz na rok przysyła nowe świece. No to ten kontroler, już taki mocno wkurzony, mówi: no nie da się go tutaj, cwany jest. Mówi: no dobra, jak robicie obrzezanie, nie? I jak obrzezacie, proszę ja ciebie, i zostają wam kawałki tych skórek, to co wy z nimi robicie? No a ten rabin mówi: proszę ja ciebie, zbieramy okruszek do okruszka, skórka do skórki, worek. Jak się dużo zbiera, to raz na rok wysyłamy do skarbówki i przysyłają takiego chuja jak ty. Więc tak, stoi sobie miska wody i podchodzi gościu i pyta drugiego: a ta woda to jest do mycia czy do picia? Do mycia, picia. Dziękuję. To taki klasyk nasz zespołowy. Błyski, grzmoty, wiatr, zawierucha. Nagle z ziemi ziemia drży, z ziemi wyłania się dupa i haps, zjadła jabłko i się schowała. I wszyscy tak patrzą, oni mieli: co to było? A ktoś mówi: Antonówka.